Dzisiaj, moi drodzy, będzie porządne rżnięcie. Sekundkę, dokończę myśl, jak coś znajdę. Oczywiście muszę wam wszystkim podziękować za jedną rzecz, za to, że komentujecie, odpowiadacie, a ja mam się do czego odnieść, więc dzisiaj też zaczniemy klasycznie. Od poczty. Wiadomości. O! O! Jaki brzydki mail. Ale wiadomości może dobre. Jak już przy sorowej wołowinie jesteśmy, Jezu, kiedy to było, to może tatar? No i tatar na parę sposobów. Takie są pytania i życzenia od was, to też ja zamierzam je dzisiaj spełnić. Ligawa. Przez wielu pomijana, przez wielu niesłusznie traktowana jako gorszy rodzaj mięsa, ale przecież to rzeczywiście, pomimo tego, że to chudy mięsień, twardy mięsień, to na tatar, na ten tańszy nieco tatar doskonale się nadaje. Idealna barwa, idealna struktura. Kilka zasad, które obowiązuje zawsze przy robieniu jakiegokolwiek surowego mięsa czy surowej ryby. Higiena. Wcześniej umyte ręce, ten aspekt pomijamy, bo to chyba jest oczywiste. Czysta deska, czysty nóż, czyste mięso i tak naprawdę starajcie się jak najmniej, jeżeli zajmujecie się tym mięsem, ogrzewać je, czyli wyjęte z lodówki od razu musi być przerobione i też od razu podane. Zaczniemy rzeczywiście od mięsa, które to mięso chciałbym bardzo drobno posiekać. Warto wybierać na tatara mięso, które jest rzeczywiście chude i nie poprzerastane żadną tkanką łączną. Wszak nie tylko polędwica nadaje się na tatara. Może to być jakikolwiek udziec, mięsień z udźca wycięty, ale zawsze chudziutki. Są tam takie partie w udźcu kawałków mięsa, które są chudziutkie, idealne, nadają się właśnie na posiekanie. Tkanka łączna nie jest przyjemna w jedzeniu, to są te wszystkie żyłki takie, jakie tutaj widać. Adasiu, podejdź. No, tego nie siekajmy. Zawsze starajcie się to od razu kroić cieniutko, no bo później łatwiej jest to wszystko posiekać. Pamiętajcie, że czas siekania też ma znaczenie, jeśli chodzi o temperaturę mięsa. Czym dłużej siekane, tym mocniej się ogrzewa. I siekany, nie mielony. To też warto zaznaczyć. Zobaczcie, pod mięskiem sucha deska. Sucha dlatego, że nie wyciskaliśmy z mięsa żadnych soków. I to jest ta różnica pomiędzy mieleniem a siekaniem. Teraz już, kiedy on się mimo wszystko troszkę utlenił, kiedy ta mioglobina, czyli barwnik mięśni, ładnie złapała kolorku, dzięki temu, że dostała również tlenu. Widzieliście, jak kroiłem na początku, może cofnijmy. O! To pierwszy plaster, który dostawał już powietrza, był czerwoniutki, a pod spodem było szare mięso. Ale podczas siekania, wracamy teraz na żywo, o! Widzimy, że cały kawałek mięsa jest idealnie czerwony. No to teraz trzeba zabezpieczyć, żeby już dalej ten proces utleniania nie postępował, więc troszeczkę oleju. I to, co zawsze robię, mniej więcej 1 łyżka na taką porcję, trzeba wsiekać olej w mięso. To tajny składnik tego tatara. To chude mięso teraz złapie mazistej konsystencji, gładkiej niczym Małeckiego mus czekoladowy. Chociaż od musu czekoladowego będzie lepszy, pomimo tego, że robi go Małecki. To naprawdę jest zupełnie inna bajka. Po dodaniu takiego oleju tatar przybiera inną konsystencję. Otóż to. Do miseczki. Na razie do lodówki. Zanim przygotuję dodatki, to o czym cały czas mówiliśmy, mięsa nie należy ogrzewać, wręcz należy je chronić przed temperaturą. Więc teraz skupimy się na tym, co do tatara dodać. Ale postanowiłem zrobić zupełnie coś innego, żeby pokazać wam, jak można się tymi aromatami, które powinny pojawić się w tatarze, bawić. Więc żeby było tradycyjnie, cebulka. Albo szalotka, albo zwykła cebula. Doskonale się nadaje, ale pokrojona w bardzo drobną, subtelną, elegancką kosteczkę. No więc dokładnie to, co z cebulką zrobiliśmy, robimy z kiszonym ogórkiem. No i teraz powrót do korzeni, do dobrej tradycji kuchni polskiej. Kapary, kochani, to jedna z tych rzeczy, którą dodawano bardzo często w królewcu do kuchni. Klopsy królewieckie, które były robione właśnie z kaparami, z anchois, to było coś normalnego. Zresztą kapary, nie tylko te w wersji polskiej, czyli owoce nasturcji, były bardzo często dodawane do sosów, żeby te sosy zaostrzać. Ja bym chciał dzisiaj dodać kilka kaparów do tatara. Fajnie jest, jak w tym tatarze ten kaparek się pojawi tak znienacka, tak nas zaskoczy, tak dziabniemy go mimochodem, on wypuści wtedy swoją pikantność i słoność i w tym samym doprawi nam mięso. Dlatego też kapary nie kroję jakoś przesadnie drobno, a raczej na pół, no, o tak. Mięso, do którego dodam jeszcze odrobinę oleju. I teraz dodatki i zasada przy doprawianiu mięsa takimi kwaśnymi, słonymi, zakonserwowanymi dodatkami, jak kapary, ogórek, nieważne, nawet jeżeli jest to grzybek marynowany, jest taka, że po doprawieniu trzeba bardzo szybko tego tatara podać, żeby mięso się nie upalało od kwaśnego środowiska tych dodatków. Więc po dodaniu mieszamy, w zasadzie zaraz będziemy podawać. Pokrojone ogóreczki, zostawiam część do dekoracji i cebulka. Pieprz. Tylko i wyłącznie pieprz, bez soli, słone są ogórki i kapary. Mieszamy. Moim zdaniem wystarczy. Niech was nie zwiedzie to, że tatar teraz nie jest jakoś specjalnie mocno doprawiony, że nie jest słony. Poczekajcie, pamiętajcie, że tam są słone ogórki, które wypuszczą troszkę wody zaraz i kapary. Dosłownie na minutkę włożę go z powrotem do lodówki, by zająć się przygotowaniem sosu z grzybków marynowanych. Musztarda do środka, wszak też dodatek do tatara, ale tutaj będzie wymieszana razem z grzybkami i dosłownie odrobinka miodu. Cytryna? Teraz musimy to wszystko zmiksować, dolewając odrobinę oliwy. Tak, żeby to wszystko utworzyło konsystencję gęstego sosu, gęstego kuli. Musu spod grzybków. Jajeczko. Jajeczko, ale bezpieczne jajeczko, najbezpieczniejszym jajkiem, jakie chcecie dodać i możecie dodać, to jajko przepiórcze. To, co ja zawsze lubię robić, to usmażyć sobie bardzo delikatnie, tak żeby były bez koloru, czyli takie sadzone, ale nie przesadzone. O, może tak. Nie za mocno ścięte. Zawsze pamiętajcie o tym, żeby nie przebić żółtka, bo wtedy to wszystko wypłynie, więc to, co można zrobić, to właśnie nakłuć delikatnie nożykiem, blokując tak naprawdę ostrze, żeby za daleko nam nie wchodziło. Przecinamy tę skorupkę. No dobra. To, co widzicie na patelni, delikatnie tylko smażone. Chciałbym naprawdę zmniejszyć temperaturę już za moment, żeby absolutnie nie wysmażyć tego jaja. Żółtko płynne, białko ścięte, ale na tyle tylko, żeby zrobiło się idealnie bielutkie, bez koloru. Patelnia na bok. Jajo gotowe, sos gotowy, dodatki pokrojone. No to co? Prezentacja. Sos. Nic więcej. Mięsko. Jak satelity na tej orbicie. Klasycznie też spróbujmy udekorować, czyli ponacinać te kuleczki mniejsze, ponieważ już teraz na jedną z tych większych jajeczko sadzone. Do tego może troszkę cebulki i kilka kaparów. Ostatnia rzecz, jaką mam przygotowaną, ale chcę wam wyjaśnić, bo to jest najprostsza rzecz, jaką możecie sobie wyobrazić. Temperatura 100 stopni Celsjusza i w środku pokrojony bardzo cienko chleb, razowy taki, na zakwasie, ale cieniutko na maszynie. Można to zrobić w ten sposób, że przymrażacie chleb w zamrażalniku, a później, kiedy jest prawie zmrożony, kiedy da się go jeszcze pokroić, kroicie na cienkie kromki i po prostu suszycie. Zwykła grzaneczka, która jest chrupiąca, która jest wysuszona, która również do tej mazistej konsystencji i tatara, i mazistej konsystencji sosu pasuje idealnie. To jest jeden sposób na elegancję. Drugi jest bardzo podobny, czyli jedziemy z orbitą, tatarek. Jajeczko to dodatek, który bardzo lubię, więc na pewno musi się pojawić. Może niech się pojawi rzeczywiście teraz jako jedno z tych ciał niebieskich. Ta sama cebulka. Dobra, niech będzie tak. Ale pojawi się rzecz, którą być może pamiętacie, a której już używałem z Darią. Pamiętacie? Dużo ognia? Jak nie, to teraz kolega montażysta będzie miał zadanie. Pokażmy ogień z Darią. Pożar mamy. Spokojnie. No właśnie, taki sam ogień chcę wywołać tym razem. Najpiękniejsza mieszanka ziół. Siano. Siano do tego, by ten tatar podwędzić. Odrobina siana do środka, jakiegokolwiek naczynia. Chciałbym zamknąć w tym słoiku troszeczkę dymu i tym dymem doprawić zewnętrzną warstwę tatara. Najpierw spalamy troszkę sianka, przydusimy i łapiemy dym. Minimalna ilość dymu, który ochładzając się będzie spadał na ten tatarek, po dosłownie 3 minutach spowoduje, że to mięso na zewnątrz będzie cudownie pachniało, tak jak teraz tutaj pachnie kuchnia. Roznosi się aromat spalonego siana, dymu, takiego wędzenie à la minut, które możecie zrobić sobie w domku. Trzeba tylko poczekać, aż ten dymek rzeczywiście delikatnie, subtelnie, ochładzając się od zimnego słoiczka, będzie opadał i przykrywał nam tatarek. Grzaneczki? Taka wersja dania, które być może nie zasługuje, żeby znaleźć się w tym panteonie tradycyjnej kuchni. Jeżeli tak uważacie, to napiszcie, skomentujcie. Jeżeli ktoś jednak twierdzi, że idę w dobrą stronę, to niech polubi, bo to też będzie jakiś znak, sygnał, że robimy dobrze. Pozostawiam opinię wam. Ostatnia rzecz. Pamiętajcie, że nie doprawiałem tatara z solą. Poczekałem, aż ta sól przejdzie z kaparów i ogórków. Jedną słuszną rzeczą, jaką zawsze robię, albo można taką zwykłą, zmieloną, podać po prostu ją na stół, można wysypać z boku troszkę takiej gruboziarnistej soli w płatkach, można zwykłej, ale najlepiej taki tatarek doprawić jest dopiero przed podaniem. Sól bowiem wyciąga wodę z mięsa. Jak posolicie wcześniej, to rzeczywiście on się zacznie pocić. Spocony tatar, po to mięso nie jest dobry. Koniec, kropka.